Cześć, tu Tomek z kanału Sztuka Samouka. Jestem na budowie, gdzie widać takie żółte, brzydkie plamy. I dzisiaj te plamy postaram się zlikwidować, tak aby nie zrywać tej płyty karton gips, ale użyję do tego specjalnego środka, który powinien te plamy ładnie zakryć. Ciekawi? Oglądajcie. Ja tego osobiście nie robiłem, ale tutaj znajduje się taki ceglany filar. Płyty karton gips zostały przyklejone na gipsowe placki. I właśnie w tych miejscach, gdzie są te placki, powychodziły te żółte plamy. To było robione rok temu w zimę. Wydaje mi się właśnie, że to zostało przemrożone, dlatego wychodzi taki bubel. Ta ściana została już pomalowana na gotowo. Jeden majster już tutaj malował i nawet nakładał jakiś taki preparat na plamy, ale to nic nie pomogło. Cały czas wychodzi. Dlatego dzisiaj sprawdzę i przetestuję preparat, który ja wybrałem i według mnie on powinien sobie z tym poradzić. Wykorzystam niemiecką jakość i użyję środek przeciw wykwitom firmy Ultrament. Jest to farba silnie kryjąca w kolorze białym. Dzięki specjalnej recepturze głęboko wnika w podłoże, wiąże wilgoć i tworzy barierę uszczelniającą, przez co zapobiega powstawaniu grzyba i pleśni. Na opakowaniu mamy wszystkie najważniejsze informacje wypisane. W opisie pod filmem oraz w komentarzach znajdziecie link, w którym sprawdzicie aktualną cenę preparatu. Możemy nakładać na mokre podłoże, czyli śmiało malujemy i zabezpieczamy miejsca, gdzie występuje wilgoć, czy to w łazience, w kuchni, a nawet w piwnicy. Przed użyciem środek w puszce musimy cały dobrze wymieszać. Możemy nakładać pędzlem lub wałkiem. Nanoszenie preparatu nie jest niczym skomplikowanym. Malujemy tak samo, jakbyśmy malowali ścianę, tylko z tą różnicą, że nie żałujemy materiału. Nakładamy obficie, aby plamy dobrze zakryć i pomalować. Nakładam pierwszą warstwę i zostawiam do wyschnięcia minimum 8 godzin. A tak prezentuje się pierwsza pomalowana warstwa. Już teraz farba całkowicie zakryła żółte plamy i nie widać żadnych przebić. Zostawiam do wyschnięcia i jutro nakładam drugą warstwę. Producent zaleca minimum 2 warstwy. Jestem na drugi dzień i tak samo jak przy pierwszej warstwie całość dokładnie maluję. Ostatecznie postanowiłem pomalować ściankę 3-krotnie. Tak, abym już więcej nie musiał podchodzić do tego tematu. Po wyschnięciu wszystkich warstw możemy ściankę pomalować wybranym kolorem. W moim przypadku jest to kolor biały. Minęły już 2 miesiące, odkąd pomalowałem tą ścianę. Teraz sprawdzimy, czy ten preparat Ultramy się sprawdził i czy te plamy nie powychodziły. Dobra, to co? Sprawdzamy. Sami widzicie, że farba firmy Ultramy się w tym przypadku sprawdziła, dzięki czemu w szybki i w łatwy sposób pozbyłem się tych plam. Jeśli Wy macie podobny problem na ścianach, to już wiecie, jakiego preparatu użyć. W tym odcinku będzie to już wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia. Cześć!